Najdroższy Hugo, gdy przywróciłeś spokój na naszej wyspie, byliśmy ci wielce wdzięczni. Przez długi czas żyliśmy szczęśliwi i radośni. Wierzyłem, że spokój zawitał do nas na długo. Myliłem się. Pewnej burzliwej nocy Scylla i Don Kroko wrócili i pojmali mych braci. Scylla uwięziła całą wioskę Kikurów. Dzień i noc pracują w kopalni, wydobywając czarne diamenty do eliksiru Scylli. Niestety, Scylla odkryła formułę ostatecznego zła. Jeśli uda jej się zrobić ekstrakt z czarnych diamentów, jedna kropla uczyni z niej najokrutniejszą wiedźmę na świecie. Jestem w celi! O! I nie mogę pomóc moim przyjaciołom! O nie! Nie ma czasu do stracenia! No i witam was w Hugo i gorączka czarnych diamentów. Nagrywam to ogólnie po raz drugi, bo początkowo mi strasznie lagowało. Okazało się, że zgodność z starszym Windowsem nie zawsze działa dobrze. No na korzyść gry. W sumie nigdy tak nie było, że dałem zgodność z jakimś Windowsem starszym i mi działało dobrze. Albo lepiej. Może był jeden przypadek. A tak to nie. I tak, gdyby tak mówić o tej grze. Jest ona grą naprawdę, w którą grałem kiedyś naprawdę dużo. I uwielbiałem tego Hugo oglądać kiedyś tak, by the way. Śmiałem zawsze jak grali, beznadziejnie. Byłem zły. Zresztą się tych WK ptaków bałem. Ogólnie tak, chciałem na... O, tutaj w ogóle są chyba jakieś klejnoty. I nie wiem, czy to nie są takie te kamienie, które były w pierwszej części, bo tam się właśnie takie kamienie się właśnie w pierwszej części zbierało. I czemu ogólnie nie nagrywam? Powód jest prosty. Po prostu to, co pobrałem z internetu, nie działa mi. W ogóle mi nie czyta, że to jest ISO, a to miało być ISO. No, szkoda. Nagram drugą część, w sumie w pierwszą nigdy nie grałem. I w sumie dowiedziałem się o jej istnieniu... No dobra, tej mapy nie mogę zrobić. O istnieniu tej gry dowiedziałem się w ogóle dopiero 3 dni temu. Dawno też nie grałem, więc pewnie będę trochę, jak wskazuje mój nick, Lamiu. W ogóle nie, coś mi powie, skąd się wziął, że no... lamienie, bycie lamą to jest słabe granie, no. Ja nie jestem jakoś super słaby w grach. W ogóle to tylko spawalnie chyba trochę, dobra, nieważne. W ogóle tutaj też nagrywam Camtasią i nie wiem czemu gra mi... No, jakoś tak dziwnie działa, że nie pokazuje w większości ekranu, tylko jest tam nad Hugo, co ma życia, jest file i help. Nie wiem czemu to jest. Ale stara gra ma prawo tak działać. A w ogóle tam intro, które tam było na początku, dodałem w ten postprodukcji, tak jakby powiedzieć. Po prostu dodałem z jakiegoś materiału, który znalazłem w internecie. Dlaczego? Bo u mnie jest to rozpikselizowane i rozkoloryzowane. To jest chyba tylko 8 kolorów, nie wiem czemu. Zawsze tę mapę chciałem zabijać, bo już pierwszy raz zagrałem. Bo kiedyś myślałem, że tutaj gra jest w ogóle bez save'ów i bez niczego i trzeba na jeden raz przejść. Potem zauważyłem, że są kody do leveli i ich używałem. Ale i tak nigdy gry nie przeszłem. Nie wiem, czy szkoda, czy nie. W sumie szkoda, co to w ogóle są. Tego boję. Mogę to zabić. Takie węcze takie trochę. No, tak ogólnie granie jest jakieś super wybitnie jebutna graficznie. O! Nie pamiętam gościa zbytnio. Już trochę tak kojarzy. 8 lat jednak robi różnicę. To sporo. Okej.
Menzurka widzę leczy. Serce oczywiście. Ło, wzięło się. Ło. W sumie... Wiedźmin 3 mi się nie ścina chyba. Tak, nie, Wiedźmin... Nie, on się w ogóle nie ścinał mi. Z wyjątkiem paru lokacji, ale to było dawno już. Naprawili to dawno. Widziałem i tam w jednym budynku było. Co za małże. Ja mam kogoś... A mam po nich przejść! Już pamiętam to. Tak trochę dziwnie wygląda. To wszystkich zabierz, to nagle masz po kimś skakać. I tak, by the way, ta gra nie ma soundtracku. Ma tylko takie zwykłe dźwięki. A szkoda, mógł dać nawet te dźwięki z innych gier Hugo. To zawsze było w tym tropikalnej wyspie. Na przykład. Lubiłem to nawet. Ostatnie życie. Serce znaczy się. No zamknij się. Śmieciu. No nie. Nie, ej, to od początku chyba idę. Tak ogólnie też tutaj wiem, że starszej wersji poprzedniej części w ogóle jest chyba znana bardziej jako Hugo 3D niż Hugo and Quest for the Sandstones czy coś. I tak, tam wiem, że były checkpointy pokazywane, tutaj tak nie ma. Ty mnie nie ciachniesz. Fajnie, że oni mnie atakują nawet jak ich tylko dotknę. Ach, uroki starych platformówek. Ty śmieciu. Nie fair. Ło, prawie wpadłem. W ogóle... Ocean inny, rzeka inna. W sumie ona jakby w miejscu stała. Tak. Gdyby powstała taka gra z Hugo w współczesności, to bym kupił i bym zagrał. W ogóle, jakby co mam piratę z internetu, bo no, tej gry nie idzie nigdzie znaleźć. Znalazłem poprzednią część w internetach za chyba 10 zł, ale chyba już ktoś ją kupił niestety. Nie pamiętam, ale miałem chyba oryginał tej gry. Tak coś kojarzę. Nie jestem do końca pewien. Kiedyś to prawie piraciłem zawsze, bo mówili mi, że to jest dobre i w ogóle, ale tam... Także też jak piracie się stare gierki, moim zdaniem nie jest to aż tak złe jak to nowych, gdyż i twórcy i tak zarobią. Chyba, że są to gry, które można kupić jakoś w inny sposób. Ale to... Znowu w tym samym momencie. Też idzie o to, że no, twórcy się lenią, jeżeli chodzi o takie gry stare. Jeszcze bez żadnych zmian. Chyba, że z możliwością save'owania w Mario. Ach, Nintendo. Serio. Bo jakby ktoś nie wiedział, oni na przykład na Nintendo 3DS-ie dali chyba tak Super Mario Bros. Za bodajże 10 euro, albo 20 chyba nawet. I co tam zmienili? Można tylko save'ować. Tyle to ma emulator. I po prostu jest taki... Zarobienie tanim kosztem. Tak dla mnie jest. W ogóle... powiedzmy, że w następnym odcinku może gdzieś tak... Będę już grał lepiej. Mam taką nadzieję. Wiecie, pierwszy raz grałem od 8 lat, więc... Mam prawo grać w to słabo. I też to, że nie gram zbytnio w platformówki. Kiedyś to grałem sporo. Kangury Kao, ten Hugo właśnie. A teraz to jakieś gry akcji, RPG i takie tam. Szczególnie połączenie takich akcjówek z RPG-ami. Wiedźmin 3 i takie tam. Bo tutaj wpadnę? Nie, myślę, że tutaj wpadnę. W ogóle tak widzę tutaj wszystko tak wygląda trochę letko, pusto i statycznie. No szczególnie statycznie. Nic się szczególnie nie rusza. Tak fajnie skacze. Tak, pokonałem go. Menzurkę. Ciung. Uratowałem kolejnego, nie mam pojęcia jak się nazywał. To chyba będzie nawet koniec levelu. Tak.
Premia zdrowia, w ogóle mam to jakiś... Ja sobie tylko... Wezmę... Jakby co... A w sumie? Mogę sobie na ekranie potem zobaczyć. Jestem zbyt leniwy. Mogę sobie po prostu na zadanie na ten zobaczyć. W ogóle tam było po angielsku, to jest po polskiego. Tak, oni się nazywali Kiku. To śmieszne było trochę. Nazwa. Oż wy... I oni sprawia jak w Hugo. W Hugo Kakao. Tylko tam kangurek Kakao jest nowszy. I jest trochę inny tam ten kwiat. W ogóle ja muszę nagrać kangurek Kakao część pierwszą. I w sumie wtedy pierwszy raz z nią pewnie przejdę. Najlepszy moment, kiedy nie widzisz, co jest u góry, a bardziej widzisz coś na dole. Ciung. W ogóle kangurek Kakao jedynki nigdy nie przeszłem. Taka ciekawostka. A mówiłem też chyba przed chwilą, mają samą pamięć, więc... Ło, świetnie, że atakuję ich tutaj. I to ich daje. W ogóle mi się coś kojarzy ten odgłos. Trochę z Wormsami, tak. Chyba tak. Ło. Co za śmiać? Nie, pojaw się. Fajnie. Nie wiem, w ogóle nie mam HP. Pośmiecie. Okej, pojaw się. Jest. Nie lubiłem tego nigdy, pamiętam coś. Nie wiem, czy zapamiętałem to, jak że tutaj była jakaś zagadka logiczna z tym. O, ale pamiętam to. Tak sobie teraz tą grę na, tak przypominam sobie. Jak ja to, jak kiedyś w ogóle Hugo kochałem. Głazy. Kiedy zatykasz toczący się obłaz od tyłu. To się boli. Uratowałem kolejnego. Oszty. O stąd. Śmiaci. Pogadałem chyba 3 życia. Tak, 4 teraz. To tak samo. Tak zapamiętałem. Nie wiem, czemu pamiętałem to jakiś guzik. Oż wy. Tak strzela tylko w jedną stronę. Zamiast ze mnie. Zaprogramowanie tego było za trudne. Po prostu myśleli, że dzieci będą, no, nie umiemy tego pokonać. Hajul tak celował samodzielnie. Jak te małpy w sumie. Nie, no też nie celują. Przyjmijmy opcję z umiejętnością programowania twórców słabą, no. Tak ogólnie ta gra jest, jeżeli się nie mylę, dosyć krótka. Więc trzeba będzie się pojawiać w... jako seria taka poboczna. Tak, by the way. Już to w ogóle chyba widzicie, że jest w sobotę. Bądź w niedzielę. To w sumie jak to nagrywam, jest to chyba... Teraz nagrywam to 27 kwietnia, teraz to powinno być koło... Teraz pierwszy, drugi, trzeci... Koło siódmego? Ósmego? Piątego? Szóstego? No gdzieś tak, kwietnia. Sium. Kiedy nie można przejść po prostu tędy. Co jest nie tak z tą trawą, że nie mogę po niej chodzić? Aha! Coś kojarzę te wózki. No za bardzo, ale kojarzę. Jeszcze jeden level. Powiedzmy. Niech będzie jeszcze jeden level. O, to jest jakaś scenka. Zostawiam, nie chcę się jej szukać już. Coś się tutaj kręci, coś tutaj chodzą. Wkrótce będę miała krople największego zła. Ciekawe, jaki tytuł zdobędę na następnym sabacie? Wiedźma stulecia?
Może najwyższa cesarzowa? Jak myślisz, Kroko? Ja... Ciekawe, jak tam produkcja mojej mikstury? Czy tworzenie tej jednej, jedynej kropli musi trwać tak długo? Pani, zapewniam cię, że wszystko przebiega zgodnie z naszym planem. To dobrze, dobrze. Gdy dostanę moją kropelkę, Kiku, będą twoi. O nie! Bez ciebie zginiemy, Hugo.